Czy możemy powiedzieć, że ginekologia estetyczna to jest taka nowoczesna ginekologia? Właśnie tak bym to określił, która uwzględnia nie tylko problemy typowych, powiedzmy, schorzeń ginekologicznych, ale patrzy na kobietę jako na całokształt i skupia się na jej samopoczuciu, na samoocenie, na samoakceptacji i na tych problemach, których do tej pory z żadnym lekarzem nie poruszała. Bo klasyczna ginekologia w zasadzie nie uwzględnia wielu spraw, które my zauważamy. Jeśli kobieta nie wymaga leczenia chirurgicznego, farmakologicznego, bo jest po prostu rzeczywiście chora, bo na coś cierpi, to w pojęciu klasycznej ginekologii, tej tradycyjnej, jest zdrowa. Natomiast my zauważamy szereg problemów spostrzeganych przez pacjentki, spostrzeganych przez kobiety, ale niedostrzeganych przez lekarzy, nawet przez partnerów, niedocenianych przez środowisko, przez rodzinę, przez matkę, załóżmy, jeśli chodzi o młodą dziewczynę. I to ośmielenie się kobiet do rozmowy na ten temat spowodowało, że pojawiła się cała gama problemów, którymi się zajmujemy. Proszę powiedzieć, dlaczego warto przyjść, porozmawiać, dowiedzieć się? Warto się skonsultować, żeby rozwikłać problem. Często wiele kobiet ma pewien problem, z którym żyje, który je dręczy, ale nie jest w stanie nawiązać jakiejś owocnej rozmowy czy z dotychczas odwiedzanym lekarzem, czy z najbliższym otoczeniem. A problemów jest bardzo wiele, bo zaczynają się od bardzo młodych lat, powiedzmy nastoletnich dziewcząt, poprzez cały okres płodności, po okres już później, powiedzmy, okołomenopauzalny, pomenopauzalny, kiedy wiele tych problemów się jeszcze nasila, też nie są specjalnie akcentowane przez klasyczną ginekologię, a my możemy to leczyć.